Czujecie się tacy odprężeni teraz? Takim jesteście w odpoczynku, tak? Odpoczywacie? Jest dobre miejsce. Myślę, że Kościół takim powinien być miejscem właśnie odpoczynku. Bezpieczeństwa, miejscem bezpieczeństwa, gdzie doświadczamy miłości wzajemnej, gdzie możemy też sobie podzielić się ze sobą rzeczami, które nas są trudnością dla nas, które nas męczą. Możemy też powiedzieć o tym, że upadliśmy w jakiejś dziedzinie i możemy prosić, słuchaj, stań ze mną, nie wiem, pomódl się ze mną albo porozmawiajmy, bo mam problem, bo nie chcę w tym trwać. I wiesz, że taki jest zamysł Boży, Kościół takim miejscem powinien być. Jak tutaj wspomniał Konrad o tym, że my wszyscy gdzieś tam potrzebujemy nawrócenia, chciałbym tak pociągnąć tylko chwilę ten wątek. Wiecie, że kaznodzieje też potrzebują się nawracać? I ci, którzy stają przed ludźmi tutaj zakazani, to też się potrzebują nawracać. Jest takie słowo, które stawia mnie do pionu, kiedy je czytam zawsze. Ono jest też w liście Jakuba, jest takie napisane. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, bo wiecie, że otrzymacie surowszy wyrok. Wiecie, jak sobie o tym pomyślę, to mnie napawa taką bojaźnią, bo myślę sobie, staję tutaj w tym miejscu i teraz... Boże, postaw straż przed moimi ustami, bym głupot nie gadał. A jednocześnie Słowo Boże zachęca nas w liście do Hebrajczyków, że biorąc pod uwagę czas, już powinniście być nauczycielami. Tak? Zobaczcie, jeszcze można by wiele innych miejsc znaleźć, które nas, takie z jednej strony Słowo Boże daje nam jakieś granice, pewne ostrzeżenia, tak? Ale też nie po to, żeby nas odepchnąć i wystraszyć, ale żeby pokazać, jakie jest Boże serce, prawda, w tym wszystkim. I jeżeli cokolwiek też tutaj, dobrze, chciałbym to powiedzieć, jeżeli słyszycie, ktokolwiek tutaj jest, czy to jest ktokolwiek tutaj z lokalnych kaznodziei, czy to jest ktokolwiek z kaznodziei, którzy przyjeżdżają, a macie możliwość, słyszycie to, co się dzieli i jest coś, co usłyszycie i może was jakoś zaniepokoi nawet, jest dla was trudne, macie pytania, to nie omieszkajcie, jeśli jest taka możliwość, jeśli to tylko nie jest kaznodzieja internetowy w Stanach Zjednoczonych. Ciężko by było tam pojechać. To jeśli macie możliwość do takiej osoby przyjść, to zróbcie to, podejdźcie i zadać pytania. Wydaje mi się, to powinno być naturalne też w Kościele, dlatego że żaden sługa słowa nie ma pełnego objawienia, nie ma pełnego objawienia. Tak dzięki Bogu to mamy w Nowym Przymierzu, że to poznanie jest cząstkowe, że to objawienie słowa jest cząstkowe. I słuchając różnych kaznodziei, różnych nauczań, my powinniśmy umieć wyłapać, powinniśmy umieć widzieć szerszy obraz, umieć te cząstki ze sobą połączyć, tak? Dlatego jest napisane takie napomnienie w liście do Koryntian, że mówi Paweł, mam problem tutaj z wami, bo są między wami podziały, bo jeden mówi, ja jestem Pawłowy, drugi ja Apollosowy, a ja Kefasowy. I Paweł to wszystko sprowadza do Petry i mówi, a kim jest Paweł? Prawda? I kim są ci wszyscy ludzie? To są słudzy Chrystusa, tak? Chrystus jest najważniejszy. Amen? Chrystus jest. To ja taki krótki wstęp i powiem wam, że chciałbym się podzielić z wami taką myślą. Ona chyba przychodzi z wiekiem, chociaż nie uważam się za kogoś wiekowego. Niektórzy nawet pytają się mnie, a ty ile masz lat? Ja mówię 48, bo nie wyglądasz. Lepiej się wtedy czuję. Ale wiecie, chciałbym podzielić się paroma myślami z wami na temat mądrości. Na temat mądrości. Byśmy przyjrzeli się w Słowie Bożym temu aspektowi, jeżeli chodzi o mądrość. Myślę, że w naszym życiu bardzo ważne jest, żebyśmy mieli pasję, żebyśmy byli ludźmi pasji, żebyśmy byli ludźmi gorliwymi. Ale jednocześnie bardzo ważne w naszym życiu jest to, żebyśmy mieli mądrość. Amen. I przejdziemy teraz do Słowa Bożego. Dużo myślę o tym. Wiecie też, zauważam, że coraz więcej modlę się. Mój Boże, proszę Cię o mądrość. Proszę Cię o mądrość. Staję przed sytuacją, staję przed jakąś rozmową, staję przed jakąś okolicznością i mówię, przychodzę, Boże, proszę Cię o mądrość. Potrzebuję Twojej mądrości. Sam z siebie nie wiem, nie potrafię, ale potrzebuję Twojej mądrości. I myślę, że też
powiedziałem, że przychodzi to z wiekiem, bo wydaje mi się, jak przybywa nam lat i naprawdę rośniemy w Bogu, to zaczynamy liczyć nasze dni. Zaczynamy być ludźmi, którzy naprawdę cenią każdy dzień. Nie traktujemy dni naszego życia, o, jakoś tak, jeden w tą, drugi w tamtą. Ale wierzę, że przychodzi taki moment, kiedy budzimy się rano i naprawdę zależy nam na tym, żeby przeżyć ten dzień z Nim. Żeby przeżyć ten dzień w takiej bliskości z naszym Bogiem. I takie mam pytanie teraz do was. Jaka jest biblijna definicja mądrości? Mądrość to, kto z was chciałby, porozmawiajmy sobie chwilę, mądrość to? Mądrość to bojaźń Boża. Okej, kto da więcej? Mądrość to? Śmiało. Proszę? Tak? Mądrość to nienawiść do grzechu, tak? Okej. Jak macie od razu, jak wypowiadacie, możecie od razu odnośnik biblijny podać. Jeżeli ktoś będzie mówił, podajcie od razu, gdzie to jest napisane, to będziemy cytować. Mądrość to? Mądrość to poznanie? Poznanie Jezusa, tak? Proszę, co? Robert? Umiejętność dokonywania właściwych wyborów. Mądrość to poznanie i rozum. Dobrze. Przypowieści Salomona. Mhm. Tak jest, przypowieści Salomona. Jak najbardziej. Wiecie, na te wszystkie, co powiedzieliście, możemy powiedzieć tak. To jest, ale chciałbym wam zaproponować, co wierzę, to jest biblijna definicja mądrości, że mądrość to osoba. Mądrość to osoba. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. I przeczytamy, jaka to osoba jest tą mądrością i powinna być tą mądrością dla nas. Od 22 wiersza, pierwszy list do Koryntian. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisałem, kto się chlubi, w Panu się chlubi. Tak? Słowo Boże tutaj w tym fragmencie mówi z perspektywy Nowego Przymierza, że mądrość to jest osoba. Mądrość jest osobą i tą osobą jest Chrystus ukrzyżowany. Chrystus ukrzyżowany jest mądrością. Bardzo ciekawe, warte przypomnienia jest to, że dlaczego Paweł akurat do Koryntian w taki sposób pisze. Kiedy studiujemy na przykład Dzieje Apostolskie, studiujemy rozdział 18 Dziejów Apostolskich, przed rozdziałem, rozdział 17, jego końcówkę i przechodzimy do rozdziału 18, to dowiadujemy się, że Paweł chciał głosić zmartwychwstałego Chrystusa Grekom w Atenach. Pamiętacie ten moment, kiedy Paweł stanął na Areopagu? I wiecie, mówi się, czytając ten fragment, że wygłosił niesamowite kazanie. Kazanie jest tak ułożone. Kazanie jest doskonałe prawie pod każdym względem. Ale jaka była reakcja na to przesłanie Pawła? Ci filozofowie, którzy między innymi jego słuchali, epikurejscy, stoiccy, zaczęli się z niego naśmiewać. Co nam powie ten bajarz? Taka była reakcja. I Paweł, czytamy dalej, tylko niewiele osób tak naprawdę posłuchało tego i tylko niewiele osób jakby dotknęło to przesłanie. I następnie Paweł udaje się do Koryntu. I w Koryncie
spotyka Pryscylę i Akwilę. Zaczynają coś razem robić, mają wspólny zawód, szyją namioty i Słowo Boże mówi, że tam Paweł również głosił Chrystusa i wielu pogan przyszło. Żydzi, którzy słuchali, odrzucili, ale poganie zaczęli przyjmować. I Paweł tam nauczał przez półtora roku. I list do Koryntian, kiedy czytamy, to właśnie jest to między nimi, co Paweł ich nauczał przez te półtora roku. Musimy o tym wiedzieć. I w tym 18 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł mówi, że jest napisane, Bóg mówi do Pawła, nie bój się w nocnym widzeniu, lecz mów i nie milcz. Nie? Dlaczego Paweł przeżywał lęk? Dlaczego Paweł bał się nauczać, głosić Chrystusa? Dlatego, że prawdopodobnie zderzył się z tą grecką myślą filozoficzną, ale Bóg zachęcał go, mówi, nie bój się i nie milcz, ale głoś, bo ja jestem z tobą. Powiedzieliśmy sobie, że początkiem mądrości jest Chrystus, tak? Początkiem mądrości jest Chrystus. Słowo Boże mówi też w przypowieściach Salomona w 9 rozdziale, 10 wierszu, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Jaka jest definicja bojaźni Bożej? Czym jest bojaźń Boża? Tak? Bojaźń Boża jest odwróceniem od grzechu. Kiedy czytamy przypowieści Salomona, to dowiadujemy się, że bojaźń Boża to jest takimi słowami, powiem takimi naszymi słowami, niebiblijnymi. Jest to głęboki szacunek i respekt do Boga. Głęboki szacunek i respekt do Boga, który jest święty i który za mnie i za ciebie stał się grzechem, abym ja w nim stał się Bożą sprawiedliwością. Bojaźń Boża, prawda? I ważne jest, żebyśmy mieli bojaźń Bożą w naszych sercach. Tutaj to, co powiedziała przed chwilą Magda, to jej doświadczenie przemiany. To, że ona wróciła i mówi, że znowu zaczęło ją do pewnych rzeczy ciągnąć. I doświadczyła też miłosierdzia Bożego, takiej dobroci Bożej. I to, co podkreśliła, że to nie jest zachęta, żebyśmy jako wierzący ludzie traktowali sobie lekko, tak? Mówi, ja mogę nagrzeszyć, bo jest łaska Boża, tak? Bo jest Boże miłosierdzie. I wierzę, że bojaźń Boża będzie nas przed tym chroniła. I kiedy staliśmy się w Chrystusie sprawiedliwością Bożą, nie możemy żyć byle jak na co dzień, ale liczyć nasze dni. W Psalmie 90, 12 wierszu jest napisane, naucz nas liczyć dni nasze, tak, abyśmy posiedli mądre serca. I myślę, że ludzie, którzy chodzą z Bogiem już długo, zaczynają żyć czuć taką odpowiedzialność za każdy dzień. I każdy dzień jest ważny, tak? Każdy dzień jest istotny. Jest taka nawet piosenka Mateo, znacie ją chyba, liczy się każdy dzień, tak? Myślę, że niektórzy z nas słyszeliście. I teraz, stając się Bożą sprawiedliwością w Chrystusie, jestem usprawiedliwiony. W odpowiedzi na tą Jego sprawiedliwość nie będę chciał, tak jak wspomniałem, marnować żadnego dnia. I pójdźmy dalej. Jak możemy poznać Bożą mądrość? Skoro powiedzieliśmy sobie, że mądrością jest Chrystus. W jaki sposób możemy poznać Bożą mądrość? Śmiało. Gdzie znajdujemy Bożą mądrość? W Słowie Bożym, tak? Gdyby ktoś jeszcze inny powiedział, to bym jeszcze poczekał, ale już w zasadzie odpowiedziałaś na moje pytanie. Także, aby poznać Chrystusa, Jego mądrość, który jest mądrością, potrzebujemy zagłębiać się w Słowo Boże. A Słowo Boże jest jak ocean. Słowo Boże nie jest płytkie. Słowo Boże jest jak ocean. I kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże, to w naszym życiu, kiedy się nawracamy, kiedy to jest jakby takim mlekiem dla nas, to my, powiedziałbym, zaledwie pływamy po Jego powierzchni, tak? Ale kiedy wzrastamy w Chrystusie,
I to powinien być proces, to jest proces zdrowego wzrostu, powinniśmy coraz bardziej zagłębiać się w Słowo Boże. Tak? Powinniśmy coraz bardziej w ten ocean nurkować. I w Ewangelii Jana mamy napisane, że Jezus jest kim? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, na początku było Słowo, tak? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jest to mowa o Jezusie Chrystusie. W objawieniu Jana natomiast w 19 rozdziale, w 13 wierszu jest napisane o Jezusie Chrystusie, już zmartwychwstałym, pełnym chwały, a imię Jego jest Słowo Boże. Imię Jego, tak, brzmi Słowo Boże. Jest to, i przepraszam, jest to bardzo ważne, jeżeli chcemy wzrastać w mądrości. A mądrością jest Chrystus, to potrzebujemy zagłębiać się w Słowo Boże. Otwórzmy teraz drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. I będziemy czytać od 15 wiersza. Pierwszy i drugi list do Tymoteusza to są listy apostoła, jak już słyszeliśmy tydzień temu, który jest w więzieniu i który pisze do swojego duchowego syna, który jest w tym momencie, znajduje się na wolności, i ten syn Tymoteusz, duchowy syn Pawła, przewodzi kościołowi w Efezie. To jest duży kościół. To nie jest mały kościół. Tam są tysiące ludzi w tym kościele. I Paweł mówi do niego takie słowa. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Chciałbym rzucić wam wyzwanie. I chciałbym jednocześnie też pytanie, czy od swojego dzieciństwa, a kiedy się zaczęło twoje i moje dzieciństwo? Kiedy się narodziłem na nowo, tak? Poznajesz Pisma Święte. Poznajesz Pismo Święte. Paweł pisał do Tymoteusza Pisma Święte i wtedy jeszcze nie było kanonu Nowego Testamentu. Mówimy o kanonie, możemy to powiedzieć, kanonie Starego Testamentu, ale dzisiaj, kiedy mam już Pisma Mesjańskie, które zostały dołączone do kanonu Starego Testamentu i mamy całą Biblię, tak? To pytanie jest do mnie i do ciebie. Czy znasz Pisma Święte? Tak? Czy zagłębiasz się w Pismo Święte? Czy poznajesz? Wiecie, ja mówię o tym i wydaje się, że to jest oczywiste, ale prawda jest taka, że wielu chrześcijan nie zna Biblii. Naprawdę. A to oznacza, że czas, który jest nam dany na to, żeby poznawać Boga, poznawać Chrystusa, który jest naszą mądrością przez Słowo Boże, gdzieś przechodzi nam między palcami i prawdopodobnie mamy w naszym życiu, ja teraz mówię ogólnie, poprzestawiane priorytety. Rzeczy, które nie są najważniejsze, są najważniejsze i są priorytetowe, a te, które stanowią o naszym życiu, o naszym wzroście, o rozwoju tak naprawdę w poznaniu Boga, gdzieś są w dalszej części. I tutaj każdy z nas musi przeegzaminować jakby swoje własne życie. Wrócę do tego wiersza 15. Poznanie Pisma Świętego, całego Pisma Świętego, może cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Co ten fragment mówi o tym? Że początkiem tak naprawdę twojego wzrastanie jest wiara w Jezusa Chrystusa. Najpierw jest wiara w Jezusa Chrystusa, a dopiero później jest poznanie Pisma. Poznanie Pisma Świętego. Poznanie Pisma Świętego, jeszcze raz podkreślę, obdarzy cię mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jakiś czas temu Konrad z tego miejsca dzielił się na temat duchowego człowieka. I pamiętacie, podzielił się tą prawdą, prawidłowością, o której mówi też Słowo Boże, że my, kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy co? Zbawieni, tak? Po momencie naszego nawrócenia jesteśmy w procesie zbawienia i kiedy opuścimy nasze ciała, kiedy umrzemy,
kiedy Pan przyjdzie, nie wiemy tego, będziemy zbawieni i otrzymamy nowe ciała, będziemy całkowicie zbawieni. To zbawienie będzie kompletne, tak? I teraz trzymając się tej myśli, chcę powiedzieć, że nie jest możliwe doświadczenie pełnego zbawienia tutaj, kiedy już się nawróciliśmy, bez poznania Słowa Bożego. Nie jest możliwe wzrastanie ku zbawieniu bez poznania Pisma Świętego. Tak? Odkrywam na swoim własnym przykładzie i też troszeczkę obserwując różnych ludzi, że wierzący, który nie poznaje ciągle Pisma Świętego, nie rośnie ku zbawieniu. Tak? Nie rośnie ku zbawieniu. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, drugim wierszu, Piotr mówi takie słowa. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Tym, co dzisiaj mówię, chcę zachęcić każdego z nas, zachęcić osoby, które niedawno narodziły się na nowo, w jakiś sposób przybliżają się do Boga. Chcę was zachęcić do tego, żebyście zapragnęli, i chcę modlić się, żeby Bóg wzbudzał w każdym z was, w każdym z nas głód Jego Słowa. Żebyśmy byli ludźmi, którzy znają Słowo Boże. Chrześcijanie, wierzący w Jezusa Chrystusa, jak powiem muszą, to ktoś powie, ja nic nie muszę. Potrzebują znać Słowo Boże. Amen? Amen? To jest tak ważne i nie można tego zlekceważyć, naprawdę. Dobrze. Jeśli chcesz zatem wzrastać w mądrości, to potrzebujesz stać się pilnym studentem Bożego Słowa. I tutaj wspomniane wcześniej przypowieści Salomona. Słuchajcie, na każdym kroku, prawie nie chcę powiedzieć, że w każdym rozdziale, ale przypowieści Salomona są pełne takich wskazówek, które mówią: słuchaj, słuchaj. Słuchaj, synu mój, i nie lekceważ mojego słowa, które mówią o słuchaniu. Słuchanie jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że zawsze i również dzisiaj żyjemy w świecie, zarówno tym fizycznym, ale tym duchowym, i do naszych umysłów, do naszych dusz dociera mnóstwo informacji, mnóstwo sygnałów, mnóstwo myśli. I wiecie, chcę powiedzieć, większość z tych myśli nie pochodzi od Boga. Nie każda myśl, która przychodzi do mnie, pochodzi od Boga. Jesteśmy istotami duchowymi. Jakie jest źródło pochodzenia naszych myśli? One mogą pochodzić od nas samych, tak? One mogą pochodzić od innych ludzi, ale mogą pochodzić też od mocy ciemności i mogą oczywiście pochodzić od Ducha Świętego, tak? Dlatego ważne jest czytanie Słowa Bożego, dlatego że znając Słowo Boże, niejako będziemy mieli, Bóg będzie budował w nas taki filtr, wiecie, taki filtr, i będziemy ludźmi, którzy potrafią rozsądzić, ocenić. Nie sądzić kogoś, ale rozsądzić i ocenić. Czy to, co słyszę, czy to, co ktoś do mnie mówi, czy to, co samemu przyszło mi do głowy, czy to jest od Pana, czy to prowadzi do życia, czy dzięki temu ja będę jeszcze mocniejszy, czy dzięki temu będę wzrastał. Tak? To jest bardzo ważne. Psalmista w 119 psalmie mówi tak: naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem Twoim przekazaniom. Pamiętam, jak na początku modliłem się: Boże, naucz mnie, żebym miał rozsądzać rzeczy, dlatego że uwierzyłem Twojemu Słowu, że czytam Twoje Słowo, że karmię się Twoim Słowem. Naucz mnie trafnego sądu i poznania. Naucz mnie rozsądzać rzeczy. I chcę podkreślić, nie mówię osądzać ludzi, tak? Nie mówię osądzać, potępiać, ale rozsądzać. W liście do Hebrajczyków jest taka obietnica, że ja wspomniałem przed chwilą, zacytowałem to miejsce, kiedy autor listu mówi tak, że biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. I dalej mówi tak, że pokarm stały jest dla dorosłych, to mówi o duchowej dojrzałości, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dojrzałość duchowa polega na tym, że poznając Pana, poznając Jego Słowo, nabywamy zdolności rozróżniania między dobrem a złem. I powiem wam,
Często ta zdolność idzie nawet głębiej, bo jest, to jest też zdolność do rozróżniania między najlepszym a dobrym. Tak? Dlatego, a mówiąc o złu, chcę powiedzieć, że zło może mieć różne odcienie. Nie zawsze jest bardzo oczywiste. Dlatego bardzo istotne dla naszego wzrostu i rozwoju, naprawdę indywidualnego każdego z nas, jest to, żebyśmy trwali w Jego Słowie. I ja zacytuję tutaj 4 rozdział przypowieści Salomona od 20 wiersza. Synu mój, siostry, to też dla was. Zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Córko moja, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Co to znaczy? To znaczy cały czas być skupionym i skoncentrowanym, tak? I te słowa, Słowo Boże jest życiem dla tych, którzy je znajdują, lekarstwem dla całego ich ciała. Wierzę w to i są świadectwa tego, że jeżeli Słowo Boże naprawdę w nas mieszka, to ono również będzie nas leczyć. Amen? W psalmie jest też jedna obietnica, która mówi, że Bóg posłał Słowo swoje do Izraela, żeby ich uzdrowić. Amen? Słowo Boże wnosi uzdrowienie. Wczoraj miałem taki moment, wiecie, w ciągu tego dnia, ubiegłego dnia, że czułem niesamowitą presję, niemalże fizyczną na swoim ciele. I ono, to wynika z różnych rzeczy, które już od wczoraj, od rana robiłem, takiego zabiegania, zalatania, wiecie? I czułem, że fizycznie niemalże odczuwam ból tutaj w swoim ciele i nie potrafiłem sobie z tym, modliłem się, poszedłem do swojego miejsca, aby się modlić, mam takie miejsce w domu, modlę się, modlę, to nie odchodzi. Sprzeciwstawiam się, gromię, to nie odchodzi. Mówię, Boże, co jest, nie? Znaczy, myślę sobie. Wiecie, jedną taką rzeczy, którą Duch Święty mi pokazał, żebym nie gadał na ten temat za dużo, ale żebym się zatrzymał i żebym sięgnął do Słowa Bożego. Wiecie co, usiadłem, otworzyłem Pismo Święte i to kosztowało, mówicie, zatrzymanie się. Usiadłem, otworzyłem Nowy Testament i zacząłem czytać. I powiem wam, czuję, jak przychodzi takie uwolnienie do mojego ciała, do mojego ducha, do mojej duszy, do mojego ciała. Czuję, jak presja odchodzi. I mówię, Boże, doświadczam w tym momencie, że Słowo Twoje jest lekarstwem dla mnie. Amen? Słowo Twoje jest lekarstwem dla mnie. Dzisiaj wiele chorób, i to już jest stwierdzone, wiele chorób ma podłoże, jak się mówi, psychosomatyczne, tak? Dlatego, że są, ono wynika z tych wszystkich negatywnych procesów, które są, dzieją się w duszy człowieka. I chora dusza przenosi się później, spowoduje, że ciało zaczyna chorować. Ale Słowo Boże jest tym, które wnosi zdrowie. Zachęcam was, ja nie jestem w sposób tego podkreślić jeszcze tak mocno, jak to powinno być podkreślone, ale naprawdę, naprawdę zachęcam każdego z nas do czytania Słowa Bożego. Wiesz, kiedy będziesz czytał Słowo Boże, kiedy będziesz słuchał kaznodziei, tak jak na przykład mnie, to jeżeli będziesz miał z czymś problem, to podejdziesz do mnie i będziesz wiedział, o czym ze mną rozmawiać, bo powiesz mi, słuchaj, słuchaj, powiedziałeś coś takiego, ja czytam to słowo i wiesz co, jakoś mam niepokój. Chcesz, powiedz mi, jak ty to widzisz. Wiesz, jest możliwe, że możemy się nie zrozumieć, tak? Jest możliwe, że ja coś mówię, ktoś może mnie nie zrozumieć, ale jeśli ty sam trwasz w Słowie Bożym, ty sam studiujesz, tak jak ci Berejczycy, o których mówią Dzieje Apostolskie, oni codziennie badali Pisma, słuchając Pawła, czy tak się rzeczy mają, co on mówi. I oni, jest napisane, byli szlachetniejszego usposobienia, to znaczy oni nie byli ludźmi. Paweł głosi i teraz tu się pomylił, tu herezja. Ja mu teraz dam i z nim pogadać, nie? To nie było w tym stylu. Oni byli szlachetnego sposobienia. Oni chcieli prawdy, bo prawda uwalnia, tak? Dlatego bądźmy studentami Słowa Bożego. W ogóle zdolność słuchania jest niezbędna, by wzrastać w mądrości. List Jakuba też powiada takie słowa. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania. Co to znaczy skory? Chętny, tak? Chętny do słuchania, szybki, tak?
skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Wiecie, odkrywam w sobie, nie wiem, czy wy też sobie odkrywacie, czasami wolę bardziej mówić niż słuchać. Możemy zrobić czasami, wiecie, taki test. Rozmawiamy z kimś, na przykład ktoś coś do ciebie mówi. I jeżeli nie możesz się doczekać, kiedy on skończy, żebyś ty powiedział, to się zastanówmy. Zdolność słuchania jest bardzo ważna. Zdolność słuchania Słowa Bożego, słuchania Boga. By cokolwiek mądrego, już teraz wracam do mądrości, w zasadzie zmierzam ku końcowi, by cokolwiek mądrego w naszym życiu zbudować, a wiedząc, że Chrystus jest mądrością od Boga, On jako osoba, ale też Jego mądrość jest niezbędna. Byś mógł cokolwiek wartościowego zbudować, potrzebujesz Chrystusa i potrzebujesz Bożej mądrości. Słowo Boże mówi, dom buduje się mądrością. Chcesz budować dom, jeżeli chcesz zbudować małżeństwo, rodzinę, potrzebujesz Bożej mądrości. Tak? Jeśli chcesz zbudować biznes, wiesz, że Pan Bóg wkłada to w twoje serce, potrzebujesz Bożej mądrości, żeby zbudować biznes, dlatego że Bóg jest najlepszym biznesmenem. Amen? I On się zna na pieniądzach. On się zna na wszystkim. I On też jest ochroną dla każdego z nas. Jeśli chcemy budować Kościół, potrzebujemy mądrości. Ja to słowo dom buduje się mądrością odbieram, że ja osobiście odbieram jako dotyczy się budowania Kościoła. Dom Boży buduje się mądrością. Dobrze. I wreszcie mądrość Boża jest niezwykle ważna dla osób, które są powołane, żeby być liderami. Jeśli w twoim sercu jest pragnienie, by Bóg uczynił cię liderem, nie chcę powiedzieć, że Bóg wszystkich uczynił liderami, ale chcę uczynić się liderem po to, żebyś innych ludzi gdzieś zaprowadził. Oczywiście mówię o dobrym miejscu. Jeżeli jesteś powołany na lidera, czy to jest w jakiejkolwiek dziedzinie możesz sobie wymienić, to powiem ci, bez Bożej mądrości nie jesteś w stanie daleko zaprowadzić ludzi. Jest potrzebna pasja i gorliwość do bycia liderem, ale jest niezwykle potrzebna mądrość. I tu mi się podoba przykład Salomona. Pamiętacie? Jak Salomon otrzymał królestwo, to pamiętacie, jaka była jego modlitwa? Zacytuję. To jest druga księga Kronik, tak? Rozdział pierwszy. A Salomon odrzekł Bogu, ty okazałeś Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem. Niech się tedy teraz, Panie Boże, sprawdzi Twoja obietnica dana Dawidowi, mojemu ojcu, gdyż Ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi więc teraz mądrość i wiedzę, abym mógł godnie postępować przed tym ludem, który bowiem potrafi sądzić tak ten wielki lud. Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi, ponieważ to miałeś na myśli, nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem, przeto będzie ci dana mądrość i wiedza. I dam ci także bogactwo i mienie. Tak? Wierzę, że to jest jedna z ważniejszych cech w byciu liderem, to jest szukanie Bożej mądrości. A wracam do tego, kto jest mądrością? Chrystus. Chrystus jest mądrością i On też nam jej udziela. Jak zatem posiąść mądrość? Podsumujmy. Aby posiąść mądrość, potrzebuje kogo? Potrzebuje Chrystusa. Chrystus jest początkiem mądrości. Jeżeli jesteś osobą, która nie zna jeszcze Chrystusa, nie zna Go osobiście, nie mówię o religii, nie mówię o kościele, do jakiego uczęszczamy, ale jeśli nie znasz osobiście Chrystusa, to jest pierwszy krok. Przyjdź do Niego i poddaj Jemu swoje życie. Kiedy już poznałeś Chrystusa, chcesz dalej wzrastać w mądrości i brakuje ci mądrości, to list Jakuba uczy nas. Jeśli komuś z was brak mądrości, co ma zrobić? Prosić Boga. I to, co dzisiaj też cytował Konrad, to jest w kontekście mądrości. Jeżeli komuś z was brak mądrości, mi brakuje mądrości często. Czy komuś z was jeszcze brakuje mądrości? Czy jesteście wszyscy już wystarczająco mądrzy? Prośmy Boga o mądrość. Prośmy Boga, jeżeli są decyzje, które mamy do podjęcia, prośmy Go o mądrość, prośmy Go o wskazówki. To jest druga rzecz. Codziennie zagłębiaj się w Słowo Boże.
pielęgnuj twój kontakt ze Słowem Bożym, jeżeli chcesz wzrastać w mądrości. Kolejna rzecz. Spędzaj czas z ludźmi, którzy już jakąś drogę przeszli przed tobą, tak? Słuchaj tych, którzy osiągnęli to, do czego ty zmierzasz tak naprawdę, nie? Dobrze jest słuchać takich rad. To nie znaczy polegać na tych ludziach, ale dobrze jest posłuchać i dobrze jest rozsądzić, dobrze jest rozważyć pewne kwestie, tak? Kolejna sprawa, jeśli chcesz posiąść mądrość, pielęgnuj bojaźń Bożą, bo początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Bojaźń to jest szacunek do naszego Boga, szacunek do naszego Ojca. To jest liczenie się z Bogiem, liczenie się z Jego myślą, z Jego planem. I kolejna, jakby ostatnia rzecz, którą chciałbym wymienić, wyciągaj wnioski z błędów innych, abyś ty sam nie musiał ich powtarzać. Mądrością jest wyciągać wnioski z błędów, które popełnili inni, tak? I tutaj na koniec powiem wam tylko, ponieważ czytałem jakiś czas temu książkę, że każdy może zarobić milion. Kto z was chciałby zarobić milion? A kto czytał książkę Każdy może zarobić milion? To jest cieniutka książka napisana człowiek, który u nas tutaj był. Mariusz Sander. On jest chrześcijaninem, jest wierzącym człowiekiem. Wiecie, czytałem tą książkę, niesamowita, dużo tam jest mądrości dotyczącej finansów, dotyczącej jak myśleć o finansach, jak myśleć o bogactwie z tej Bożej perspektywy. Wiecie, czytam i napotykam na taką mądrą wskazówkę. Może się komuś przyda. Ona nosi nazwę pierwszej reguły Warrena Buffetta. Kto zna pierwszą regułę Warrena Buffetta? Słyszeliście o takiej regule? Posłuchajcie. Brzmi ona tak. Jeśli ktoś obiecuje ci szybkie zyski, odpowiedz szybkim nie. Podoba wam się? Czy jest w tym mądrość? Czy ktoś może coś powiedzieć z autopsji na ten temat? Czy ktoś doświadczył tego? To wynika ze Słowa Bożego, tak? W przypowieściach Salomona mnóstwo fragmentów, które mówią o tym, kto stopniowo gromadzi, tak? Dobrze, powstańmy.